Bonjour tout le monde, tutaj Ania z kanału Marchewka w Paryżu. Witam Was serdecznie we vlogmasie numer 1. Wybieram się dzisiaj do Paryża, zapowiadają dzisiaj naprawdę piękną pogodę i postanowiłam z niej skorzystać. Wybieram się do Paryża w poszukiwaniu świątecznego ducha, świątecznych dekoracji. Oczywiście zabieram Was tam ze sobą. Ja co roku od jakiegoś czasu na takie grudniowe spacery do Paryża jeżdżę. Jeżdżę do Paryża, by wprowadzić się już w ten grudniowy, świąteczny nastrój. Dwa filmy z podobnych spacerów już znajdziecie na kanale, gdzieś tutaj Wam je podlinkuję. Zawsze po takim spacerze jestem w dobrym humorze, zawsze wracam zadowolona. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Także ja już się zbieram. A Was zapraszam do oglądania. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Moją wycieczkę do Paryża rozpoczęłam oczywiście dojazdem na dworzec Paris Saint-Lazare, co mnie zaskoczyło. Na dworcu ani na jego obrzeżach nie znalazłam ani jednej świątecznej dekoracji i wydało mi się to trochę dziwne, bo zwykle o tej porze świąteczne dekoracje już na dworcu i w okolicy były. Nim udałam się do pierwszego głównego punktu mojej wycieczki, postanowiłam przespacerować się trochę po okolicy dworca, bo dawno tam nie byłam. Pogoda też tamtego dnia akurat była bardzo sprzyjająca, więc aż żal było nie skorzystać. Oczywiście mojego spaceru nie pożałowałam, bo widoki były naprawdę piękne. Swoją drogą nie wiedziałam, że w okolicy dworca Saint-Lazare jest ogromna ilość sklepów muzycznych i księgarni. Pierwsze oznaki zbliżających się świąt Bożego Narodzenia spotkałam w niewielkim centrum handlowym znajdującym się niedaleko dworca Paris Saint-Lazare. Centrum to nazywa się Le Passage du Havre i powiem Wam, że dekoracje jakoś niespecjalnie mnie zaskoczyły, bo są to dekoracje, które zostały już wykorzystane w poprzednich latach. No ale to dobrze, bo w sumie nic się nie marnuje. Następnie poszłam zobaczyć dekoracje w dwóch centrach handlowych, w galerii Lafayette i w galerii Printemps. Tam byłam pewna, że te świąteczne dekoracje spotkam, bo te dwa centra handlowe są znane z tego, że mają najbardziej oryginalne dekoracje w całym Paryżu. No i zawsze o tych dekoracjach jest głośno.
Jeszcze tak nawiasem mówiąc, zawsze szokuje mnie to w Paryżu, że przy tych najbardziej luksusowych centrach handlowych, przy tych najbardziej luksusowych sklepach można spotkać tak ogromną ilość kloszardów. Powiem Wam, że o ile na co dzień te dwa miejsca są mi totalnie obojętne, bo ja absolutnie nie lubuję się w tego typu luksusowych butikach, tak co roku od paru lat w okresie świątecznym jeżdżę do nich, żeby sobie popodziwiać dekoracje świąteczne, bo uważam, że są obłędne. I tutaj będzie moja paryska polecajka. Jeżeli chcecie się napić kawy w pięknym miejscu, to polecam Wam Starbucks Opera, który jest nazywany najpiękniejszym Starbucksem w Paryżu. No i ja się w sumie z tym zgadzam. Od paru lat myślałam, żeby to miejsce odwiedzić, no i w końcu mi się udało. Oczywiście nie znalazłam żadnego miejsca siedzącego i skończyłam z kawą na wynos. I tutaj mamy będącą ostatnio w remoncie fasady Opery Garnier, którą Wam już kiedyś pokazywałam. Słyszałam, że podobno na tym wielkim ekranie są wieczorami wyświetlane różne przedstawienia. Także jeżeli w Paryżu jesteście wieczorem, to myślę, że warto tutaj wpaść zobaczyć. I powiem Wam, że o dalszym kierunku spaceru zadecydowały znajdujące się nad jedną z ulic dekoracje i ta ogromna kolumna, która znajduje się w głębi. I tutaj na jednej z witryn zauważyłam polsko brzmiące nazwisko, ale szczerze mówiąc, totalnie nie kojarzę tej marki, więc jeżeli ktoś z Was zna tę markę, wie coś na jej temat, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tutaj macie okazję zobaczyć, jak w okresie świąt ubrane są luksusowe butiki. Oczywiście najlepszy efekt wizualny można było zobaczyć wieczorem, kiedy te wszystkie dekoracje byłyby podświetlone, no ale myślę, że za dnia też nie jest źle. Znajdujemy się obecnie na placu Vendôme, który jest jednym z królewskich placów Paryża. Plac ten jest znany przede wszystkim z tej ogromnej kolumny. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, na samym czubku widać sylwetkę Napoleona w stroju Cezara. Na placu Vendôme znajduje się też spora ilość luksusowych butików, a także znajduje się tam luksusowy hotel Ritz, gdzie swoje ostatnie dni spędziła przed śmiercią księżna Diana. Swoją drogą, jeżeli będziecie kiedyś na urlopie w Paryżu w okresie świątecznym, to polecam przyjść sobie na plac Vendôme wieczorem, żeby obejrzeć sobie tutejsze dekoracje, bo naprawdę oświetlone wyglądają fenomenalnie. Tutaj mamy sklepiki z pamiątkami dla turystów. Ja już tradycyjnie polecam Wam wybrać się w wolnej chwili na Montmartre, bo tam te same pamiątki w tamtejszych sklepikach znajdziecie o połowę taniej. I z placu Concorde w końcu zniknęło miasteczko sportowe, miasteczko rugby, które pokazywałam Wam w jednym ze spacerów po Paryżu.
Będąc w okolicy, skorzystałam z okazji i wybrałam się do ogrodów Tuileries. Swoją drogą, kiedyś na początku, zaraz po tym jak do Paryża przejechałam i zanim odkryłam takie perełki jak Parc Montsouris czy Parc de Buttes-Chaumont, ogrody Tuileries było to moje najlepsze miejsce do spędzania wolnego czasu. Bardzo lubiłam tutaj przychodzić z książką, siadać tutaj na tych zielonych leżakach nad wodą i relaksować się. Dzisiaj też nie przyszłam tutaj bez powodu, przyszłam tutaj szukać świątecznego ducha i znalazłam, bo w ogrodach Tuileries ma miejsce jarmark bożonarodzeniowy. Na ten jarmark poświęcę któryś z następnych filmów, ale póki co mogę Wam powiedzieć, że jest to mój numer jeden, jeżeli chodzi o paryskie jarmarki, które widziałam do tej pory. Oczywiście będąc w Paryżu w okresie świątecznym nie mogłam sobie odmówić wizyty na Île de la Cité, która jest jednym z moich ulubionych miejsc w Paryżu. Przywitało mnie centrum handlowe BHV Marais i tutaj też nie było zaskoczenia, bo te dekoracje też zostały użyte w poprzednich latach. Ale muszę przyznać, że są całkiem klimatyczne. Znajdujemy się pod głównym merostwem Paryża. Ja przyszłam tutaj, żeby nagrać kolejny jarmark. Okazało się, że zaliczyłam falstart, bo merostwo absolutnie nie jest jeszcze gotowe i wszystko rozpoczyna się dopiero za parę dni. Wydaje mi się, że w tym roku już nie uda mi się tutaj przyjechać, żeby ten jarmark nagrać, ale dla zainteresowanych w poprzednich latach nagrałam jarmarki, które tutaj miały miejsce, więc możecie sobie do tych vlogów wrócić i zobaczyć. Oczywiście będąc już tutaj odwiedziłam katedrę Notre-Dame i tutaj dla zainteresowanych przypominam, że otwarcie katedry planowane jest już w grudniu przyszłego roku. Swoją drogą ostatnimi czasy zawsze zadziwiało mnie to, że mimo to, że katedra jest zamknięta, zawsze dookoła jest ogromna ilość ludzi. I już ostatni punkt mojego planu zwiedzania na dzisiaj. Historyczny dom handlowy, dom towarowy Samaritain. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ten dom towarowy zamknięto na remont w 2005 roku, a otworzono go dopiero w roku 2021. Powiem Wam, że ja planowałam odwiedzić Samaritain zaraz po jej otwarciu w 2021 roku. Zdjęcia, które widziałam w internecie, robiły na mnie ogromne wrażenie. Udało się dopiero teraz i powiem Wam, że w rzeczywistości te dekoracje robią o wiele mniejsze wrażenie niż na zdjęciach. Nie wiem dlaczego, być może to jest tylko moje zdanie. W każdym razie wydaje mi się, że to centrum handlowe na pewno warto odwiedzić ze względu na jego historyczny charakter. Wracając do domu, wpadłam na najnowszy paryski sklep IKEA i powiem Wam, że jest to najgorszy sklep IKEA, w którym byłam. Niby to jest to sklep, który powinien koncentrować się na dekoracjach, ale tak naprawdę poza paroma świeczkami, paroma talerzami, paroma słodyczami, nic w tym sklepie nie ma. I już na sam koniec wycieczki, bardzo miłe zaskoczenie, stacja metra Louvre-Rivoli. Z
stacja ta zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce w moim rankingu na najbardziej klimatyczną, najbardziej przytulną stację metra. Oczekując na metro, można sobie popodziwiać tutaj prawdziwe dzieła sztuki. Aż żałuję, że spędziłam na tej stacji niecałe 2 minuty. Witam Was ponownie po drugiej stronie kamery. Mam nadzieję, że spacer Wam się podobał, bo mnie bardzo. Jestem zadowolona, bo udało mi się nagrać wszystko to, co chciałam. Celowo w tym odcinku nie umieściłam dekoracji z galerii Printemps Lafayette i nie umieściłam tutaj spaceru po jarmarku świątecznym, bo mam stamtąd naprawdę dużo materiału i jeżeli te materiały znalazłyby się w tym odcinku, to trwałby on naprawdę wieki, więc stwierdziłam, że lepiej będzie, jeżeli z tych dwóch miejsc zrobię 2 osobne filmy. Swoją drogą mam nadzieję, że podobało Wam się nowe świąteczne intro. Jest to moja ulubiona YouTube'owa świąteczna piosenka, więc nie mogło jej tutaj zabraknąć w czasie vlogmasów. Jak już widzicie po tytule, zdecydowałam się nagrywać vlogmasy. Wydaje mi się, że to będzie dla mnie naprawdę fajna pamiątka. Na pewno filmiki nie będą pojawiać się codziennie, nie mam aż tyle wolnego czasu. Wydaje mi się, że zostaniemy przy podobnej liczbie odcinków tygodniowo, czyli odcinki będą pojawiały się we wtorki i w piątki. I jeżeli będę miała trochę więcej wolnego czasu, to w niedzielne wieczory będą pojawiały się filmy bonusowe. Ale tego jeszcze nie jestem pewna, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli chodzi o formy tych vlogmasów, to będzie to forma tradycyjna filmów, jakie pojawiają się na tym kanale. Forma marchewkowa, czyli będzie trochę spacerów, będzie trochę przeglądów sklepów i będzie trochę pogadanek. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło czas w grudniu. No i co, zapraszam Was do oglądania. Lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i nie chcecie niczego przegapić. I widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie z Paryża. A bientôt!